No ostatnio grudziąc obiegła taka dosyć, można powiedzieć, niespodziewana informacja. Został pan odwołany ze stanowiska wiceprezydenta miasta Grudziądza. Jakie konkretnie powody podano panu tej decyzji? Znaczy oficjalny komunikat, który się pojawił na stronie miejskiej, mówi o braku kreatywności, efektywności, szczególnie w zarządzaniu czy nadzorze nad szpitalem i oświatą grudziącką. Moim zdaniem te powody są absurdalne i osoby, z którymi rozmawiam, uważają podobnie. Natomiast no, prawdziwy powód, który pan prezydent podał mi przy wręczaniu odwołania, to był zupełnie inny. No właśnie, zupełnie inny. Jaki to był powód? Znaczy pan prezydent oczekiwał ode mnie, że wynik finansowy, który będzie przedstawiony, będzie się różnił od tego, który był wcześniej oficjalnie podany. Wynik finansowy szpitala czy miasta? Wynik finansowy szpitala. No, wynik miasta ja, że powiem, nie mam wpływu, bo zajmuje się tym pani skarbnik. Natomiast pan prezydent, w związku z tym, że byłem osobą do kontaktów z nowym dyrektorem szpitala, z pełniącym obowiązki, prosił mnie, żebym wpłynął w jakiś sposób na pana dyrektora, żeby pokazał niższy wynik na poziomie takim, który zapewni miastu możliwość uregulowania straty. To miało się odbyć na zasadzie jakiejś, nie wiem, kreatywnej księgowości, czy przesunięć jakichś finansowych, w jaki sposób można zmienić wynik finansowy? Znaczy wynik finansowy, który został podany, czy na ten wynik składają się dwie rzeczy. Działalność samego szpitala w roku 2015 oraz rezerwa na niezapłacone nadwykonania z roku 2011. Wynik za działalność szpitala to jest około 26 milionów. Pozostała kwota to właśnie są te niezapłacone nadwykonania. Oczekiwanie było takie, żeby pan dyrektor na własne ryzyko pokazał ten niższy wynik, czyli bez tych niezapłaconych nadwykonań. Czyli tych rezerw tak zwanych. Rezerwy, która została utworzona na niezapłacone nadwykonania. A rozmawiał pan o tej sprawie z panem dyrektorem w jakiś sposób, czy po prostu porzucił pan ten temat? To czy ja przekazałem panu dyrektorowi, że pan prezydent ma takie oczekiwanie, natomiast w żaden sposób nie wpływałem na pana dyrektora. Zresztą powiedziałem wprost, że moim zdaniem takie działanie jest niezgodne z prawem i nie powinno być zrealizowane. I w pana przekonaniu, wbrew temu, że no w sumie zatrząsło to tutaj Grudziądzem, ten wynik finansowy dosyć mocno skomplikował, no nie oszukujmy się, i scenie politycznej i samemu tutaj zarządowi miejskiemu, to zdecydował się pan na to, żeby ten wynik jednak no, ukazać, mimo tych negatywnych konsekwencji, jakie mogą mieć dla was wpływ. Znaczy trudno udawać teraz, że sytuacja w szpitalu jest inna niż jest faktycznie. No jest ona rzeczywiście bardzo trudna, żeby nie powiedzieć dramatyczna, natomiast miałem takie przekonanie, że po długim, długim czasie, kiedy jakby moje zdanie no nie bardzo się liczyło, że w końcu udało mi się przekonać pana prezydenta do tego, żeby wprowadzić takie rozwiązanie, czyli nowe osoby do zarządzania tym szpitalem, które no, dają ją jakąś szansę na wyprowadzenie szpitala z tej dramatycznej sytuacji. Oczywiście to nie jest działanie na 2-3 miesiące, ale jest to działanie na lata. Natomiast przy rzeczywiście systematycznie ciężkiej pracy uważam, że te osoby, które się podjęły tego zadania, są w stanie naprawić tą sytuację. No niestety chyba pan prezydent uznał, że inne działania, które chociażby znacie państwo z prezentacji pana wiceprezydenta na sesji. Być może uznał, że to działanie będzie skuteczniejsze. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Ale pan w jednym z wywiadów podejmował temat, że właściwie szpital zawsze był jakby takim odrębnym, no nie wiem, jakby to nazwać, superdziałem, że co prawda pan miał też jakiś na niego wpływ, ale bezpośrednio podlegał on prezydentowi. To prawda. Ten sam temat podejmowali też opozycja podejmowała, która w poprzednich wyborach była w koalicji tutaj z obecną władzą, że też właśnie nawet za tamtych czasów szpital był no, takim koniuszkiem uwagi, który podlegał szczególnemu nadzorowi właśnie prezydenckiemu. No i tak rzeczywiście było. W ostatnim czasie pan radny Michał Czepek próbował, myślę, w dość nieudolny sposób bronić pana prezydenta przed odpowiedzialnością za szpital, twierdząc, że to ja pełniłem nadzór. Natomiast powtarzam po raz kolejny odpowiedzialnie, że w momencie, kiedy przyszedłem do ratusza, zapytałem pana prezydenta wprost,
czy pełni nadzór nad szpitalem. I pan prezydent powiedział wyraźnie, nie, to ja osobiście pełnię nadzór nad szpitalem i jest on wyłączony spod nadzoru mojej osoby, jako osoby, której podlega Wydział Spraw Społecznych. A te dokumenty kompetencyjne, delegacje, jeżeli chodzi o pełnomocnictwa, jak to wyglądało od strony prawnej? To znaczy szpital, nadzór nad szpitalem pełnił w ratuszu nadzór właścicielski, a nadzór właścicielski podlega bezpośrednio panu prezydentowi. Dokument, który przenosił nadzór nad szpitalem i robienie jakiejkolwiek kontroli i sprawozdawczości, jeśli chodzi o Wydział Spraw Społecznych, przy czym podkreślam, to nie jest równoznaczne z tym, że pan prezydent oddał mi nadzór nad szpitalem, pochodzi dopiero z końca roku 2014. Czyli jeden prezydent, można powiedzieć, pełnił jedną kontrolę, drugi jakby kontrolował tą pierwszą. Troszeczkę taka sytuacja, no nie do końca wiadomo, kto tak jakby to jest jednoosobowo spełniał tą funkcję nadzorczo-kontrolną. Znaczy, myślę, że to jest dość jasne, bo ja jako wiceprezydent nie uczestniczyłem w większości spotkań dotyczących szpitala. Z pewnością nie uczestniczyłem w tych, które były kluczowe dla podejmowania decyzji. Takie decyzje podejmował wyłącznie osobiście pan prezydent. Bardzo mnie tutaj ciekawi taka sprawa, ponieważ do tej pory wydawało się, że jesteście w taki sposób zwarci, że tak powiem, taki monolit, można powiedzieć, istniał. Radni was bardzo mocno wspierali, mimo takich różnych tutaj sygnałów. No jednym słowem, dogadywaliście się. Nagle jakby to pękło. No, zauważył pan, że bardzo dużo zmian w ostatnim czasie w mieście nastąpiło. Szuka się winnych. Nie będę tutaj oczywiście oceniał, kto nim jest, bo nie do mnie ta rola oczywiście należy. Natomiast myśli pan, że to jeszcze wszystko jakoś da się naprawić? To czy ja myślę, że... Zaufanie międzyludzkie, bo to jest podstawa współpracy, funkcjonowania miasta i chyba bez tego trudno jest zarządzać tak dużym przedsiębiorstwem, w cudzysłowie, którym jest Grudziądz. Myślę, że tak, dlatego to nie chodzi o to, żeby prezydent znał się na wszystkim, ale żeby miał doradców, którzy będą dobrze doradzali, którzy będą podpowiadali takie rozwiązania, które będą prowadziły do rozwiązania problemu. Myślę, że zbyt duży posłuch i wpływ na decyzję pana prezydenta mają osoby, które do tej roli się zupełnie nie nadają. Wie pan, wielokrotnie nam, dziennikarzom, staramy się dowiedzieć, kto tak naprawdę ma w tym mieście, że tak powiem, decydową, kluczową rolę. No trudno sobie na przykład wyobrazić, żeby pan Robert Malinowski był zbyt mocny, żeby były takie osoby, które są w stanie go z jednej strony przekonać, z drugiej strony no, słyszy się tutaj o jakichś doradcach. Co to za doradcy? Znaczy, to nie są zewnętrzne doradcy, to są osoby, które są oczywiście w ratuszu. I zapewniam pana, że są takie osoby, które mają taki wpływ na pana prezydenta. Jak teraz widzi pan swoją, nie wiem, może karierę dalszą polityczną, bo jednak w wyborach samorządowych uzyskał pan dosyć dobry wynik w swoim okręgu. Nie raz, tylko aż chyba bodaj dwa razy, jeżeli się nie mylę. Nawet trzykrotnie. Był pan takim filarem tego, powiedzmy, tego właśnie tego swojego okręgu, tak to nazwijmy, prawda? Teraz na pana miejsce w tym regionie, w przypadku ewentualnych wyborów, no, to różnie się słyszy. No, trudno przypuszczać, czy one dojdą do skutku, czy nie. Na pewno dojdą do skutku za te 2,5 roku, prawda? Widzi pan jeszcze jakieś swoje sympatie polityczne? Gdzieś chce się pan się dołączyć, przyłączyć, z kim współpracować? Może ma pan już jakieś takie środowisko, które pana wspiera? Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale no, jakby, no, pewnie wszyscy mówią o tym, że ich partią to tak naprawdę powinno być miasto. Nie przesądzam jeszcze co do mojej przyszłości, natomiast uważam, że zrobiłem to, co do mnie należało. Zaprezentowałem panu prezydentowi takie rozwiązanie, które daje szansę na naprawę wyjścia z tej dramatycznej sytuacji szpitala i mam nadzieję, że pan prezydent to wykorzysta i nie zepsuje. A myśli pan zawodowo, jeżeli można spytać, wraca pan na swoje tam stare stanowisko, chociaż to już trochę lat minęło? Znaczy, mam cały czas urlop bezpłatny z banku, więc myślę, że ten powrót jest możliwy. Natomiast rozważam różne warianty i nie przesądzam, że będzie to bank.